Akcja lato tym razem w wersji online. Pandemia nie powstrzymała Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w przygotowaniu atrakcji dla najmłodszych. Kobierzycki Ośrodek Kultury każdego roku przygotowywał półkolonie dla najmłodszych mieszkańców miasta. W tym roku wyjątkowo większość atrakcji odbędzie się online. Jak wszyscy wiedzą, oczywiście z powodu pandemii koronawirusa nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia w tradycyjny sposób akcji, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem w naszej gminie. My co roku około 300 dzieci przyjmujemy na tak zwane półkolonie, które zawierają w sobie bardzo dużo ciekawych zajęć. Na tegoroczną akcję Lato w Kobierzycach będą składały się m.in. zajęcia ceramiczne, chemiczne i taneczne, które rozbudzą kreatywność wśród najmłodszych mieszkańców. My na 4 dni przed samą akcją Lato na naszej stronie zamieścimy wszelkie materiały potrzebne do tego, żeby w trakcie materiału prezentowanego na stronie online wykonywać szereg czynności razem z instruktorem, ale akcja jest adresowana do wszystkich, nie trzeba żadnego specjalnego przygotowania, ani żadnych jakichś trudnych do przygotowania materiałów. Jednymi z zajęć organizowanych w ramach akcji Lato będą również filmiki o tematyce kulinarnej, które poprowadzi Magdalena Lachtera z synem Olkiem. Czujemy się jak w domu, jakbyśmy to robili u nas w kuchni. No tak, też tak myślę, bo bardzo czuję się swobodnie nagrywając tutaj. Magdalena Lachtera z synem będą pokazywali widzom, jak wspólnie spędzać czas gotując i przy tym się dobrze bawiąc. Dzisiaj będziemy akurat takie owocowe party przygotowywać, więc zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Zawsze wychodzi coś innego niż sobie planujemy na samym początku, ale to też jest fajnie. Tak, to jest akurat prawda. Filmiki z zajęciami będą regularnie publikowane już od 27 lipca na stronie internetowej Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Dla Echo24, Pola Janus.